Czescy kibice świętują w Rynku, ale w większości wracają dziś do domów. Tylko nieliczni zostają we Wrocławiu. Ale w stolicy Dolnego Śląska Czesi, jak mówią, czuli się naprawdę znakomicie. Czescy kibice przed hotelem swojej reprezentacji trwają każdego dnia. To nie dziwi. Ale 4000 Wrocławian na treningu czeskiej reprezentacji po rozgromieniu ich przez Rosjan robiło wrażenie. My samozřejmě za to. Jesteśmy za to wdzięczni, że Polacy tak nam kibicują. Mimo wszystko to zadziwiające. Czeska reprezentacja od blisko tygodnia mieszka w sercu miasta. Są widoczni, bywają w restauracjach, robią zakupy w drogich butikach. Kupują coś? Tak, kupują. A co kupują? Głównie t-shirty. Dla siebie i dla dziewczyn. Czeska reprezentacja od pierwszego dnia, kiedy z nimi rozmawiałem w hotelu, się czuje, u nas się mówi, w obiwaku. To jest ten pokój w domu, gdzie się spotyka cała rodzina. We Wrocławiu jest ponad 14 tysięcy czeskich kibiców. Tylko nieliczni są i będą tu tak długo jak reprezentacja. Od czwartku już? Od czwartku już. Na Ruskośmy byli. A piękne miasto, dobre ludzie. Ja jestem Czech, a przyjechałem ze Stanów Zjednoczonych tutaj na mecz. Dzisiaj wow. Rano przyleciałem z Iowy, tam mieszkam. I opłaca się? Opłaca się, no po prostu, jestem fan, to się opłaca, jakbyśmy grali na drugiej zemi kuli. I wszystko, co Wrocław daje swoim południowym sąsiadom, już do nas wraca. Ajajajajaj.